cieszę się, że znów pojawiłem się w zawierciańskiej hali na boisku, że byłem w stanie pomóc drużynie w tym zwycięstwie. Jak widzimy, mamy szeroką ławkę rezerwowych. Trener może korzystać z wielu zawodników. Cieszę się, że to robi i cieszę się, że to przynosi rezultaty. Szczerze mówiąc, zdecydowanie łatwiej jest mi zacząć od początku spotkanie na boisku, ale w tym momencie moja rola wygląda tak, że muszę wchodzić podczas spotkania i staram się wywiązać z niej jak najlepiej, zagrać dobre spotkanie i w dłuższej perspektywie może zawalczyć właśnie o ten pierwszy skład. Ja biorę w ciemno zwycięstwa i 3 punkty w każdym meczu, czy zagramy troszkę gorzej, czy lepiej, czy nasza gra bardziej faluje, czy nie. Mamy bardzo dużo nowych zawodników w drużynie. Wielu z nich przyjechało bardzo późno z powodów reprezentacji i grania na międzynarodowych turniejach. Więc na pewno to jest jeszcze proces, budujemy tą drużynę, scalamy się, zgrywamy i myślę, że to zaprocentuje w dalszej perspektywie. Na razie cieszymy się, że mimo jakichś gorszych chwil na tych meczach, mimo jakichś dołków, to mamy też wzloty i ostatecznie to my wychodzimy zwycięsko z póki co każdego meczu.